kolejna lekcja, taka opisowa. Jaką gitarę do jakiej muzyki? Takie było też pytanie jednego z YouTubowiczów. Tutaj z kolei nie będę nic odradzał, jeśli chodzi o Fendery, więc jeśli ktoś się poczuł urażony, to bardzo przepraszam. Tak, kwestia, jaka gitara do jakiej muzyki, jest dosyć istotna, ponieważ od tego zależy nasze brzmienie. Jeśli na przykład kupujemy, chcemy grać metal, najlepiej mieć przetworniki o mocnym sygnale, z dobrym, ostrym brzmieniem, najlepiej sobie specyfikacje przetworników poczytać, lub aktywne przetworniki. Tylko z kolei teraz, jeśli mamy aktywny przetwornik do grania rżnięcia metalu ostrego, to ciężko nam jest zagrać coś lightownego. Sam mam taki problem, ale akurat mój problem się rozwiązuje, bo ja gram na drugiej gitarze lightowe rzeczy. Więc kwestia jest teraz taka, pokażę wam jakie gitarki do czego się dobrze nadają. Gitarki na przykład takie, o takie jak te. Znowu problem ze światłem. Mamy przetwornik, o na tej żółtej pokażę, przetwornik humbucker plus dwa single. Z tych singli jest wiadomo, w zależności od marki, producenta, przetwornika, to jest cała historia. Generalnie dźwięk właśnie z tych singli jest bardziej taki klarowny i czysty, mniej zbasowany, jest bardziej właśnie taki ostry, aczkolwiek zamontowanie go przy gryfie sprawia, że dźwięk jest troszeczkę taki cieplejszy. Trudno mi to wyrazić jakoś słowami dokładnie. W każdym razie na takich gitarach jak tutaj można zagrać dużo rzeczy. Są to uniwersalne gitary. Można powiedzieć, im więcej przetworników różnego rodzaju, tym lepiej. No, mamy dwa rodzaje przetworników generalnie. I tak tutaj właśnie kształty jak widzicie są bardzo fajne. To jest akurat kształt Stratocaster. Dosyć popularny. Mamy na przykład gitarki w takim stylu. Podobne troszeczkę do Telecastera, odrobinkę. Mają na przykład po dwa przetworniki. Wiadomo, przetwornik humbucker, taki jak w tych gitarach, innemu humbuckerowi nierówny. Może być humbucker, na którym zagramy metal, a może być taki, na którym nie za bardzo się go da zagrać, mimo że tak samo wyglądają. Różnią się tylko ilością zwojów, przepustowością prądową, czy jakimiś tam innymi wskaźnikami, zresztą na razie zupełnie nieistotnymi w tym, co tutaj się wywodzę. Wiadomo, możemy jeszcze wybrać sobie jakieś takie śmieszne kształty, na przykład jakiś taki. O, ten niebieski, bardzo fajny. Tutaj o brzmieniu gitary decyduje drewno, więc to też jest bardzo, bardzo istotne, jakie mamy, z jakiego drewna mamy zrobione. O, takie gitary na przykład do metalu. Tutaj zaraz wam pokażę, jakie gitary są fajne właśnie do grania roczka. O, gościu z Offspringa używa takiej gitarki. Śmieszne, już zaraz tutaj zobaczę, co to jest jakiś. Ciekawy z wyglądu, troszeczkę takie vintage'owe. Vintage'owa taka maskownica. Gitarki takie już do takiego troszeczkę delikatniejszego grania, na przykład gitary semi hollow body się to nazywa, czyli to są gitarki, które, uwaga, zaraz muszę wam to pokazać, które mają, już tu on jest, o, ta czarna ma dziurę w środku, tam jest komora rezonansowa, która sprawia, że ta gitara brzmi troszeczkę inaczej, trochę bardziej bardziej użytecznie do lżejszych jakichś odmian. Aczkolwiek wiadomo, metal też można zagrać i to się nikt od tego nie umrze. Jednak jest bardziej ciekawe brzmienie. Na przykład takie brzmienie gitar, już takie bardziej jazzowe, to są na przykład takie. Muszę tylko przyjrzeć, czy mają. Tak, mają wycięcia z obu stron. Czyli się nazywają hollow body. Tamto semi-hollow, dlatego, bo była tylko połowa gitary miała komorę rezonansową. W tych hollow body są dwie komory rezonansowe. Widzicie, takie tutaj są modele. Brzmią też ciekawie. O, na przykład tutaj mamy kolejne gitareczki.
Już bardziej takie jazzowe. Przetworniki humbuckery, jak widzicie, zupełnie inne brzmieniowo, no z wyglądu swoją drogą inne, ale zupełnie inne brzmieniowo, inną mają charakterystykę niż te do grania metalu. Te gitary też były hollow body. Tu na przykład widzicie gitarkę Pata Matenego. O, widzicie, tak jak mówiłem w jednym z filmików wcześniejszych, gitara ma tylko jeden przetwornik właśnie tutaj przy gryfie. Dla takiego bardzo fajnego, ciepłego brzmienia jazzowego. Najlepiej generalnie mieć kilka rodzajów gitar i się nimi rajcować. Pokażę wam jeszcze tylko sieć tu. Pokażę wam tylko jeszcze inne kształty, które też pokazywałem wcześniej. Właśnie na przykład kształt V-ki. Wiadomo, można na tym jazz też próbować grać. Można wsadzić do tego zamiast jakichś aktywnych przetworników, możemy wsadzić jakiś PAW Pro czy jakieś do grania jazzu przetworniczki bardzo fajne, też będzie to grało. Nikt od tego nie umrze. Tu jest bardziej tutaj stylistyka, prawda? Widać, że to jest diabelska gitara bardziej niż jazzowa. Tak samo na przykład taka gitarka. Generalnie kwestia jest tego, co mamy w środku w tej gitarze. Wygląd już i kształt nie do końca jest istotny, tak jak już wcześniej też mówiłem. Nie do końca jest istotny. Liczy się to, co jest w środku i z jakiego drewna jest ta gitara zrobiona. Lub jeśli to, że mamy dziurki, czyli te komory rezonansowe. Tutaj mamy na przykład gitary właśnie klasyczne z tymi komorami rezonansowymi. Tutaj mamy też gitary właśnie akustyczne. Brzmią jeszcze inaczej z kolei. Gitary akustyczne mają takie dosyć ostre brzmienie, nie w takim rockowym znaczeniu. Klasyczne mają takie brzmienie bardzo delikatne, takie mięciutkie. Więc z kolei wypadało mieć jedną akustyczną, jedną klasyczną, no i tam ze trzy gitary do grania metalu, rocka i jazzu. Także jeśli kogoś stać, to nie kupuje. Może u mnie kupić, ale niekoniecznie. No i chyba na tyle mojego stękania tutaj. Papatki.